Okej, okay, chyba live już się tutaj robi. Dobra, jakby co tutaj sobie odliczamy, pozostało jeszcze 9 minut. Dobra, nie wiem, jest na żywo! Wihi! Dobra. Kopiuj adres URL filmu. Okej, otwórz. Macie tutaj mojego live'a, fajnie. Ogląda jedna osoba, czyli pewnie ja. Dobra, skopiuję sobie to. I sobie tutaj zaraz tam do was wkleję. Aktualnie wyłączę tutaj na chwilkę przechwytywanie ekranu, bo chcę ten, bo chcę... Okej, okay, dobra. Tylko muszę coś napisać do Olka. Dobra, okej, okay, to ja link wrzucam na... tutaj. Dobra. I wrzucam to link na parę stron z Discorda. O rany. Powiem wam, że jest nadzieja, że ten dzień kiedyś nadejdzie, że Perypetia Boba będzie można w końcu finalnie ograć. I się strasznie tym jaram. Ale ten, ale teraz muszę sobie zmienić obraz, który będzie wam pokazywać. Miałem jakiś fajniejszy obraz, czyli przechwytywanie ekranu 1. Mam to. O! To jest lepsze, ponieważ nie widzicie wtedy. Nie widzicie? Tak, nie widzicie części mojego zasłużonego tutaj pulpitu. Chociaż nie wiem, pulpit nie jest aż zasłużony. O! W ogóle przygotowałem sobie tutaj taki folder pobranych. Żeby akurat na potrzeby live'a, że po prostu pobieram grę i już voila, bierzemy się za Perypetię Boba. Czyli grę, na którą pewnie wielu czekało 3 lata, w tym ja. I ten. Zobaczmy, jak aktualnie tutaj wygląda sprawa na live'ie. Bo na transmisji na żywo. Czy ktoś coś pisze? Bob! It's time! Elo, cześć! Ja czekałem 2 lata. O, wiecie co? Ja to sobie odpalę ogólnie na laptopie. Tego live'a. Specjalnie dałem taką muzykę oczekiwań, bo po prostu nie wiem, strasznie mi się ten utwór podoba, kiedy się czeka na coś i akurat to mi się, no i uważałem, że ten utwór będzie jak najlepszy. Dobra, tutaj mamy odliczanie do Perypetii Boba. I... ten dzień w końcu nadejdzie, jej! Więc tak, mamy przygotowanego mema no, z tej okazji. Kiedy się pojawi Perypetia Boba, to go odpalę. I tutaj specjalnie sobie odświeżymy stronkę, kiedy akurat się pojawi, już godzina 17 wybije, proszę państwa. Tak, specjalnie się teraz ładnie przygotowałem do tego live'a, bo mamy już tematykę. Więc to już będzie ciekawe, genialne wydarzenie, w szczególności na kanale Olka. Dobra. Okej, okay, sprawdźmy tego live'a na laptopie. Całe szczęście nie widzicie obrazu z mojego laptopa. Nie widzicie? No nie widzicie. A, dobra, bo miałem tutaj na odliczenie dać, żeby było dla was tam lepiej. Okej, okay. Dobra, jeszcze 5 minut i 55 sekund. Nie sądziłem, no, że Sylwester przyjdzie do nas szybciej w tym roku. Dobra. Mam nadzieję, że mnie wyraźnie słyszycie, bo aktualnie, jak już mówiłem, mam to zastępcze mikro, które nie jest aż tak dobrej jakości, jak to moje starsze mikro. Ale przynajmniej ważne, że słychać mój głos. A to właśnie chciałem uzyskać. Dobra, dajcie mi chwilkę, bo trochę muszę poczekać, aż mój laptop odpali przeglądarkę, to zazwyczaj przeglądarka Opera na moim laptopie się trochę dłużej odpala. Ale spokojnie, damy radę. Pewnie też tu wbiły osoby, które nawet nie wiedzą, czym są Perypetie Boba, więc spieszę z wyjaśnieniem. Mój serdeczny przyjaciel, Olek Olek 1000, od 3 lat pracował, tak tutaj widzicie, od 3 lat pracował nad Perypetiami Boba, czyli swoją grą tworzoną w języku C++, programistycznym. I sęk w tym, że gra akurat była całkiem pokaźnych rozmiarów jak na grę w C++ tworzoną przez jedną osobę, w szczególności na polskich tubach, gdzie akurat Olek cieszy się dobrą opinią i dobrą sławą. Także ja jestem ciekaw, no co tutaj ogólnie z tego wyjdzie, z tej jego gry.
Dobra, zobacz, tutaj dałem link i już wbijam na swojego własnego live'a na laptopie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Dobra, pozostało już mniej niż 5 minut. Na coś, na co czekaliśmy już 3 lata, Jezu. W tej chwili oglądam na 14 osób, ale fajnie. Dobra, zmniejszę sobie jakość na laptopie, żeby mi nie spowalniało. Dobra, więc tak. Puls serca, Jezu. O rany, ile komentarzy. Dobra, 16 osób, ale będzie fajnie. Dobra. Jeżeli ktoś by był ciekaw, jaki leci w tej chwili utwór, to macie tutaj jasno napisane, że leci sobie Rainer Ost, We Move As One, Antigone and Françoise X. Polecam, strasznie fajny utwór. Dobra, czekamy. Okej, okay, 17 osób. Puls serca 500 do is over 9000. Dobra. Klany 18 osób. Jezu, jeszcze nigdy nie miałem tyle osób na moim live'ie, więc jestem ciekaw, co będzie, jak to będzie wyglądać. W ogóle też powiem wam, że sam się nie mogę doczekać tego tak samo jak Olek, ponieważ ja tam też wkładałem swój wkład, między innymi w animacji Boba, czy też w pewnych innych animacjach, czy też doradzając pod pewnymi aspektami rozgrywki. Powiem wam, że Olek się bardzo mocno postarał i z tego, co ja już grałem, miałem okazję zagrać, to zmiany są jak najbardziej na plus. Oczywiście mi przejście gry pewnie zajmie szybciej niż normalnym użytkownikom, bo ja już znam większość plansz, więc będzie ten... Olek pisze, wkładałeś swój wkład. No, a co innego miałem wkładać? Chyba pracę, no. Dobra, 17 osób. Easy One. Weź, gdybyś... Olek, wiesz co, jak możesz, to weź się nim zajmij, bo tutaj akurat mamy jakiegoś... kogoś, kto nie powinien się trochę... ten, odzywać. Ja zdałem 10 sekund. Będzie zapis live? Tak, prawdopodobnie będzie zapis live, bo ja rzadko kiedy usuwam jakiekolwiek zapisy live'a. Dobra, zmienię sobie tylko ten. Mogę sobie zmienić. O, dziękuję. Ja albo niech sobie tak zachowam, tylko sobie tak bardziej przesunę na. Nie wiecie, są ogólnie ustawienie tych tutaj obrazów. Może po prostu przejdę na standardowe. Będzie lepiej. O, fajnie, znacznie lepiej. Okej, okay, 18 osób. Ja też gra w perpetie. Weź głośniej ten mikrofon. Słuchaj, dałem głośniej najbardziej jak mogłem. Jak już mówiłem, to jest mikrofon słabej jakości, niestety. Starałem się, żeby jak był jak najbardziej głośny. I kiedyś miałem o wiele głośniejszy, serio. Tylko, że niestety ten mój starszy mikrofon niestety przestał działać, ale mam nadzieję, że uda mi się go naprawić. Dobra, ale my to gadu za półtora minuty. No za półtora minuty. Okej. Okay. Widzę, że już czeka 18 osób. Już za głośno gadasz. A to o tym mojej siostrze. Jezu. Pozdrawiam moją siostrę. Marię, Marysię. Dobra. Okej. Okay. To zaraz będzie. Okej, okay, dobra. Poczekamy sobie, może odświeżmy sobie stronkę, bo pozostało już mniej niż minuta. Stanowczo mniej niż minuta. I to zaraz. O, wiesz co? W sumie nawet mogę włączyć... tak, wiem, trochę dużo... Wiesz co, miałem więcej kart otwartych, serio. Dobra, przewinę sobie na czat na żywo. A, i jeszcze na szybko włączę sobie mema tutaj, żeby było śmieszniej. Tylko tak na szybko, tutaj. O, jaką jeszcze na jaką mam reakcję na perypety Boba w tej chwili. Macie. No, to będzie moja reakcja. I ha, będzie to za chwilę. Okej. Okay. Dobra. I to zaraz będzie czekaj. Nie mamy zasunąć się. Geton, właśnie nic specjalnie nie robiłem z audio i. O, time has come! Dobra, odświeżamy. Nastał ten dzień. Ehem! YouTube! Jest już godzina 17. Może
Byś pokazał ten. Ten zwiastun, Olek. Halo. Ech, Jezu. Wybacz, Geton, ale to jest aktualny mikrofon. Zaraz sprawdzam tutaj. No nic tu nie ma. YouTube jest 17:19. Dziwne. Tak nie powinno być akurat. Ale dobra, no to czekamy dalej. A Geton, i co do jakości mikrofonu, to sorry, ale ten to jest niestety ten gorszy mikrofon, bo niestety tamten dobry mi się trochę popsuł. Ale okej, dobra, to ja powracam do tego utworu, żeby sobie tutaj leciał ładnie w tle. I już czeka 16 osób niestety, ale zaraz się to pojawi. Bo akurat wiem, że Olek takie rzeczy specjalnie by nie zepsuł. Dobra. Odświeżam ciągle i czekam, aż się to pojawi. Kamil, czy uważasz, że ta cenzura z artykułem 11.13 przejdzie? Tak, przejdzie. Ale prawdopodobnie powstaną wojny i tak dalej. Ale walić to. Bo mamy się cieszyć grą. Dobra. Wiecie co, bo na razie. No to czekam, aż się pojawi zwiastun. Jest. Haha, jest zwiastun. Oglądamy. Dobra, cicho. Ja tu sobie ściszę to i podgłosiamy zwiastun i zamieniamy się w słuch. Okej, okay, mamy to! Możemy już wejść w link i sobie normalnie pobrać perypety Boba. Jeszcze napiszę pierwszy. No i żeby było no tak śmiesznie, żeby było tam komedyjnie. Dobra, mamy już perypety Boba i powiem wam tak. Pierwsza rzecz. Ogólnie widzicie tą okładkę? Jestem z niej dumny, ponieważ to jest okładka mojego autorstwa. Dalej, pobierz. Przejdź do pobierania. Ktoś. Oczywiście, że Windows. Wersja 32-bitowa. Czy nazwa powinna być trochę inna, bo to jest tak trochę creepy, ale dobra. Szczerze pamiętam, że perypety Boba ważyły mniej, ale to. No dobra, może mi się zdaje. Okej, okay, pobrało mi się. Niestety muszę się z tym tak bawić. No coś mi tutaj Windows oczywiście spierdził. Nie chcę kupować licencji. Jestem nielegalny. Dobra. Okej. No to przechodzimy. Do osób, które na to czekały. I pytanie, czy dźwięk będzie odpowiedni? Może tak sobie zmniejszę. I czas na perypetie, Boba. Sensem widzą swój ten komputer. Mam tu gdzieś, jestem na... Sodo. I znaleziono punktu wyjścia procedury UTC. Gra się włączy? Ej. Okej, okay, widocznie mamy pewne problemy techniczne. Spróbujmy jeszcze raz. libpng1616dll. Dobra, poszukam tego. Zaraz. To było libpng1616dll. Dobra, to ten anime podpis. Dobra, czyli że to pewnie gdzieś błąd leży u mnie, muszę po prostu pobrać sobie tego do daleka i go zainstalować. To tak wygląda jak no scam, po prostu. No, że ja się boję kliknąć, ale dobra, zobaczmy. Oczywiście, że nie jestem robotem. No wziąłem 32-bitowe. Jezu.
Moja wina, bo nie sprawdziłeś, czy dalej działają w normalnych warunkach. Ok, pokaż w folderze. Dobra, mamy to. Otwórz za pomocą eksplorator systemu Windows i nie wiem. Kopiuj i tu wklej. A, lokalizacja docelowa zawiera już plik o nazwie. Nie wiem, zamień plik w miejscu docelowym? Cholera. Może. Może ponieważ. Dobra, pomij. Okej, są pewne problemy techniczne. Właśnie nie wiem. Aktualnie perypetie Boba coś mi nie działają. Po prostu no, wyskakuje mi tutaj taki błąd. Dobra, może jeszcze raz. Klej. Zamień kliki w miejsce docelowe. Może to będzie działać. Okej, działa. Mamy to, mamy to. Okazało się, no, że trzeba było zmienić pliki DLL. Okej. Dobra, więc haha, gramy, pewny ekran oczywiście. I wiecie co, może akurat sobie pytanie, czy mogę wstawić nowe okno, w którym będzie. Albo wiecie co, pytanie. Jak dam na F, bo aha, dobra, czyli jeszcze tak się nie da. Dobra, mamy perypetię Boba. Nie wiem jak mi słychać, więc sobie puszczę to na live. Okej, okay, słyszę jak mnie słychać, jakkolwiek by źle by to nie brzmiało. Trochę sobie ściszę tę grę, bo jest stanowczo za głośno. No, teraz chyba powinno być lepiej. Okej, okay, musiałem sobie ściszyć grę, bo jest trochę za głośno. Dobra, i teraz pytanie, chyba to się na F, co nie? Albo to było F4. F4? Tak, dało się. Haha, mamy to. Dobra. Radar, kto muzykę to robi? Ogólnie wszystko, co tu widzisz, oprócz tego Boba, jest robotę Olka. Więc dobra. Mamy opcję, zacznij grę. Nie wiem, dobrze to słyszycie? Porany na ten moment. Uff! Panie Sanfer. Ustawienie gry. Oczywiście wszystko na ultra. Fałsyk, oczywiście, że tak. No, zastosuj. Okej, włączyłem fałsyk i... Aha, bo, no bo gra mi się włączyła od nowa. I F4, może jeszcze raz. Dobra. Jak to brak obrazu? Serio jest brak obrazu? Dobra, a czy teraz jak dałem? A Jezu, dobra. Okej, okay, macie teraz? Jezu, wiecie co? Dajcie mi chwilkę, bo... A świetnie, problemy techniczne. Obraz tutaj to działa, a... Wiecie co, ponieważ operacje Boba mi trochę zbugowały, a nie powinny. Dobra. Trochę są pewne problemy techniczne z tego co widzę, z powodu perypetii Boba z tej gry. Tutaj czat, tutaj obraz, ale przechwytywanie ekranu nie chce działać. Dziwne. Dobra, wiecie co, na chwilkę wyłączę i włączę OBS-a, ok? Ale tylko na chwilkę, więc dajcie mi sekund 5. Dobra, wyłączyłem i włączyłem OBS-a, teraz sprawdźmy, ok. Przechwytywanie obrazów już działa. Nie wiem, widocznie to był jakiś jednorazowy błąd. Dobra, spójrzmy tutaj. Oczywiście, że polski. Fajnie by było, gdyby gra by zapisywała to, jaką opcję już sobie obraliśmy. Dobra. Zacznijmy grę. Albo wiecie co, po prostu zrobię to w inny sposób, że po prostu przechwytywanie obrazu dam. Przechwytywanie gry. Perypetie Boba. Okej. I pytanie, wyłapało to? Nie. Ale fajnie. Dobra. Przechwytywanie obrazu. Może zrobię to po prostu w taki sposób, że. Jest taki strasznie januszowy, ale innej opcji chyba nie mam. Dobra, widzicie, gra chyba prawidłowo, co nie? Zaraz zobaczę. Dałeś dupy po całości, a dzięki siostra. Dobra, okej, okay, no to widać w miarę normalnie.
I kontynuujemy grę. Dobra. I to co? Wchodzimy w nową grę. Tryb normalny, trudny, niemożliwy, speedrun, moc, zacznij grę. O kurde. Ej, bo tych opcji jeszcze nie widziałem. Po co komu łatwo. Dobra, wiecie co? Może wezmę... Bo nie wiem, czy to się różni, więc... Z tego powodu, że wolę trudny, to wezmę trudny. Maksymalne ile... O Jezu. O Jezu. Dobra. Biorę normalny. Okej, zabieram tylko kursor z tego i zaczynamy grę. O, i tu wchodzi moja animacja. Dobrze słychać grę, czy nie? Jump shot game menu powinno być po polsku, ale co ja tam mogę wiedzieć? Dobra, mieliśmy już początek i mamy te fajne animacje Boba. Dobra. Ja już mniej więcej wiem, no, jak tutaj działa rozkład poziomu, więc nie będę specjalnie się tutaj rozpowiadać. Psem zbrojonym. Tu mieszka Rob Atterfax. Czy Atterfax. Rob, jesteś tam? Halo. Dobra. Ok, mamy to. Ktoś zostawił kartkę. Jeżeli to czytasz, to twojego brata już tutaj nie ma. Pozdrawiam cię. A niech to, bo Rob jest w dużych tarapatach. Nie bez powodu ten sen wydawał się tak bardzo realistyczny. Okej. Okay. Zapis. Nie jedziemy dalej. Więc pierwszą lokacją, jaką tutaj odwiedzimy, widzicie, są chyba góry. Góry, las. Las, szafka. No i zaczynamy tą główną zabawę, czyli rozgrywkę. W sumie nie wiem specjalnie, co mam mówić na temat tej gry, ponieważ pewnie i tak już Oleg no, wystarczająco dużo powiedział w trakcie swoich materiałów, więc równie dobrze ten. Powinno być kit. Dobra. Pytanie, czy dobrze słuchać grę, czy nie? Bo to jest akurat dla mnie ważne. Czekam na waszą odpowiedź. Bo albo sobie sam podgłośnię, nie wiem. Chyba trzeba podgłośnić chwilę. Daj mi chwilkę. Okej. Okay. Teraz powinno być chyba lepiej. No może odrobinę ściszę. Dobra. Okej. Okay. To ja sobie ściszę u siebie na laptopie, bo to strasznie dziwnie brzmi. A widać dobrze jakość obrazu? Potrafi się tutaj policzyć piksele? Bo nie wiem. Okej. Okay. Dobra. To gramy dalej. Więc jak sobie pewnie zauważyliście, Perpety Boba są grą platformówkową, w której uczy się nasza zręczność, jak i umiejętność pomijania pocisku, czy też strzelania do napastników, którzy nas próbują zabić. Dobra. Zapis wzięty. Opla. Zero deaths. Kompletnie zero deaths. Informacja: globalny klucz umożliwia dostęp do miejsc niedostępnych wcześniej. I nagle wspomnienie z Wietnamu. Znalazłeś klucz pierwszy! Mamy to. Okej, okay. Idę dalej. Jak już pewnie zauważyliście, platformy już nam zniknęły. Przez co możemy sobie przejść dalej. To ze wszystkim stało. Nie jestem specjalnie fanem tego jednego momentu w tej całej grze, ale da się przeżyć. Dobra. Przejdźmy tu. W sumie pamiętam, tutaj chyba powinna być muzyka, ale... O właśnie.
I na razie nie jest aż tak ciężko, przynajmniej dla mnie, bo mój kumpel akurat się z tym bardzo mocno głowił. Chyba zarazem. Akurat zginąłem. O nie. Dobra, nie chcę patrzeć na swoją śmierć, okej? Chociaż kto by chciał? Zeszło, co za głupie pytanie. Dobra. Aha, czyli że przejście tutaj nie da. Co mi się strasznie podoba w perypetiach Boba, to, że są pewnego rodzaju metroidwanią, czyli wracamy do miejsc, które już wcześniej widzieliśmy, ale my możemy je lepiej wyeksplorować. To jest akurat strasznie fajny plus w tym wszystkim. Oczywiście jeszcze ani razu nie zginąłem, jak widzieliście. Dobra. Okej, czas na takie cięższe momenty w tej grze, czyli te, przy których no niektórzy już potrafili zaliczyć zgon. Dobra. Jeszcze ani razu nie zginąłem, okej? Jeszcze ani razu. Dobra, może teraz będzie. Okej. Easy peasy. Chyba nie będzie z tym większych problemów. Ogólnie perypetie Boba nie są grą łatwą, co więcej, są trochę ciężkie i niedzielny gracz mógłby mieć problem z ich przejściem. Ale to jest też ogólnie dobrze zrobiony poziom trudności, ponieważ to nie jest ten poziom trudności, który gdyby tylko nerwiał gracza, ale to jest szybki poziom trudności, który by akurat wymuszałby na graczu pewnego rodzaju działania. Jak widzicie, mieliśmy tutaj na przykład inny pokaz poziomu trudności, czyli że mieliśmy zagadkę logiczną, którą musieliśmy rozwiązać, czyli musieliśmy odkryć nową mechanikę, która akurat pozwoli nam na przejście dalej. Jak widzicie, takie elementy są jak najbardziej na plus. Tutaj mieliśmy, w sumie nie wiem po jaką cholerę to jest, ale myślę, że tutaj będzie. Ok, mamy strzałki, żeby lądować w pewne określone miejsca. I mamy coś, co mnie zawsze będzie przerażać. Tylko wiecie co, ja tutaj aktualnie sprawdzę, czy jest tu gdzieś zapis. Jak nie ma zapisu, to. Ale jest przepaść, której nie znałem. Ok, czyli że tego nie ma. Pytanie, czy ja tu się w ogóle powinien dostać? Chyba nie. Dobra, szybko przejdźmy tutaj na lewo. Na razie nie ma tych. O Jezu. Krztuszący się Bob brzmi creepy, okej? Dobra. Nie wiem, góra, dół? Chyba góra. Dobra, przejdźmy górą. Okej, górą się nie da. Trzeba dołem. I tu kolejna mechanika, którą musimy odkryć, czyli że musimy. Pierwsza rzecz, że musimy zestrzelić bloszki. I druga rzecz to, że można zestrzeliwać bloszki poprzez. Bloczki. Jest. Ale to było głupie. Dobra. Okej. No i tutaj, jak już widać, mamy no, zastosowanie tego, co już wcześniej mówiłem. I teraz się. Akurat zaczyna mój ulubiony poziom. Nie wiem czemu akurat, może z tego powodu, że przypomina mi trochę bardzo mocno Bezkopa, taką strasznie fajną serię na YouTube. Polecam wam obejrzeć. Jak nie oglądaliście, no to żałujcie, bo akurat taką serię powinniście oglądać. Okej, dobra. Już sobie przejście zrobiłem. Podoba mi się kreatywność tych poziomów. Zresztą, akurat pomysł z zasadem przyznaję, no był mój. Będę był akurat na orkowi taki nasunąłem. No i później na podstawie tego zrobił jeszcze innych fajniejszych pomysłów, no, które sobie cenię ten level design. Ale akurat tak, ale akurat to mu wyszło bardzo dobrze. W sumie cała gra jest strasznie fajna. Dobra. Przejdźmy dalej. Tutaj trzeba na szybko to przejść. Okej, i biegniemy. Już, Jezu, dobra, mam to. To mam to. Okej, no i przeszedłem dalej. Teraz muszę przejść tędy, 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 tędy. I voilà, mam to.
I to jak już widzicie, mamy kolejną zagadkę logiczną, której na rozwiązanie jest całkiem, nie wiem, ciekawe. Tak. A, mamy to i nie wiem, i się wpadłem? Mogę w prawo? Nie, w prawo nie mogę. Ok, mamy punkt zapisu. I teraz... Pytanie, czy mogę przejść tak? Mogę przejść tak. Jest... Zero deaths! Ok, mogę tak przejść, dobra. Jest tu? Dalej, niż... Jest... To jest no jedyna rzecz, która akurat mi się tutaj średnio podoba, czyli ten motyw z tymi duszkami, które akurat tak trochę średnio się niż... Dobra, mamy kluczyk, który się przyda. I teraz mamy ten moment, który trzeba po prostu pójść na żywioł. Jezu! Ech. Oczywiście jeszcze ani razu nie zginąłem. Z tego co widzieliście. Jezu. Dobra. Teraz dalej do mety. Okej. Okay. Teraz gdzie? Aha, ten nie powinien iść. Góra. Okej. Okay. Coś było. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli ten ciekawy level design. Czyli, no jak na przykład tutaj było, no co z tym ciekawym przejściem. Już od razu nas wywala do miejsca, gdzie chciałem pójść na górę. Teraz już mogę pójść na górę. No, mogę iść tutaj na prawo. Oczywiście strzałkę mi każe iść tutaj, bo jest tutaj zapis z starszego rozpierdolu. Dobra. Teraz... Będziemy jeszcze wyżej. Czyli mamy całkiem... Jezu. Chciałem mówić łatwe. Łatwe przeszkody, ale... Oczywiście zawsze musiałem coś spatrolić. W tym, że jednym niebitnym... momencie. Broczek wracaj mnie tu. Dobra. Mam to. I idę dalej na górę. Okej. Okay. W ogóle sprawdzę też sobie w międzyczasie, jakie są komentarze. Aktualnie ogląda 11 osób, no a wcześniej było 20. No ale fajnie. Hej, ja tu już gram ponad 20 minut. Dobra, fajnie. Okej. Okay. Zobaczmy, co się dalej tutaj wydarzy. Bo nie powiem, gra jest akurat całkiem długa, jak na grę tworzoną przez jedną osobę. Plus, nie wiem czy jest aż tak długa, bo akurat na niektórym może ona zająć ten trochę dłużej. Uwaga na strażnika poziomu Krota, ale może głównie zająć dłużej z powodu dosyć dużego poziomu trudności, gdzie niedzielni graczowie mogliby się trochę przy tej grze zająć. Dla mnie to po prostu jest kluczem na to. Okej, walczymy z pierwszym bossem. Pierwszy boss fight. Który wcześniej wyglądał o wiele gorzej, ale całe szczęście został on naprawiony wraz z doświadczeniem, jakie Olek nabył w trakcie tworzenia tej gry. No i też z powodu innych gier, które pokazywałem Olkowi. Nie powiem, efekt tego, no jak grano, ostrzega przy tym, że uwaga, zaraz będzie gigantyczne, no pieprznięcie tego pokoju. Strasznie mi się podoba. A to mnie zawsze śmieszy, ok? Dobra. Ok, mamy punkt zapisu. I damy już dalej. Powiem wam, że tak ogólnie patrząc na tę grę, jak i na inne gry Olka, no to jestem to pod pewnego rodzaju wrażeniem, że Olkowi udało się osiągnąć no aż taką jakość tworzenia gier.
I może to tylko ja, ale strasznie się jadam tym, no, efektem dźwiękowym pryskania wodą. Fajny jest, ok? Dobra. Tym niżej. O nie. To jest akurat ten creepy ambient, który mi przerażył, ale powiem wam, no, że perypetie bywa ogólnie miały o wiele więcej creepy takich ambientów. Wcześniej. I powiem wam, no, że przy jednym dostawałem tego już zawał, kiedy akurat chodziłem pod wodę. Całe szczęście już tego tutaj nie ma. Chyba nie ma. Powiem, bo akurat no, inwencja Olka mogła być inna. Dobra. Płynę sobie teraz do góry. Wyglądam jakby mnie ucho porwało, ale to nie jest ucho, tylko to jest wodospad. Właśnie tutaj nie mogę iść jeszcze wyżej? Nie, nie mogę. Bo wiecie, bo ogólnie ten piktel na górze, przy tej platformie się tak trochę ruszał, więc myślałem, że akurat będę mógł tam sobie przejść, ale niestety nie. Dobra, na dół. I na lewo. I na dół. I teraz tylko zabierz jakiego przeciwnika dziwnego. Dawno nie było punktu... No jak dawno? Panie Jezu. Tak, no ten ambient tutaj dalej jest. Nie jest już aż taki mocny. Ale jest, okej. Okej, teraz... Przejście na lewo, przejście na górę. Bez żadnego lęku, strachu i epicera. Przyjadaj bąbelki. No faktycznie. Dalej są te bąbelki takie efektywne. Dobra. A, i jeszcze tutaj taki fun fact, bo akurat nie wiem, czy to widzieliście. Właśnie narzekałem na brak punktu zapisu, a całość się pojawił. Ogólnie nie wiem, czy to widzieliście, ale Olek dał taki ciekawy element, że. Właśnie Bob po pewnym czasie nic nie robienia wyciąga parasolkę. Przez co wygląda to całkiem uroczo. I też po pewnym dłuższym czasie nic nie robienia Bob potrafi zasnąć i muzyka się zamienia na bardziej spokojniejszą. Ale niestety tego już jeszcze wam tu nie pokażę, ponieważ nie chce mi się aż tak długo nic nie robić. Dobra. Lewo. Tak. Nie wiem czemu, ale trochę mi się to kojarzy z pewnym etapem ze Spring Boya, ale tylko z jednym. Dobra, to jest akurat płaszczyzna. To trzeba wyczuć moment. Bola, mamy to. I na prawo i kolejny kluczyk. Kolejny kluczyk. Klucz trzeci właściwie. W całej grze tych kluczy jest sztuk 10. Sztuk 10 albo... nie wiem. No tak, sztuk 10 i z czego akurat trzeba to wszystko zrobić, żeby spotkać się z finalnym bossem, który jest głównym czarnym charakterem, głównym złym tego całego uniwersum. Perpetuum Mobile. Jezu. Prawo najpierw. Nie lewo. Po co ja się tak męczyłem? No bo może poczekam, aż wszystko spadnie. Tak, to był dobry plan. Teraz na prawo i... chyba tutaj było to przejście. Nie, serio, to wygląda jakby była UFO, bo nie wiem. Podwało się, mówić pobierało. Ale nie, to nie to. A, i teraz na... Jezu. Trochę tu pusto. A nie wiem, pójdę na dół... To mi tutaj powinno być, czy nie? Nie, Jezu! Kamień, dobra. Teraz najważniejsze, żeby nie zginąć, bo wtedy mój Zero Death Run by się nie powiódł. Dobra, dało się. I tutaj mamy nowy rodzaj mechaniki, czyli przeciwnik, który po wskoczeniu na niego nas odbija, a on sam dostaje bolca, pierdolca. I tak strasznie mocno. Mogę skoczyć jeszcze raz? Dziękuję. I wiesz co, nie jestem pewien, czy... Czy uda mi się
zrobić to. No Jezu! Dobra, mogę skoczyć? Dziękuję bardzo. Nie jestem pewien, czy uda mi się wykonać pewien kling, bo jak widzicie, tam na prawo jest pewne przejście. Sęk w tym, że do tego przejścia jest się naprawdę ciężko dostać. I dostanie się tam naprawdę graniczy z cudem. No jak właśnie mówiłem. Ej, stary, wróć mnie tu. Wróć mnie tu, halo. Ogólnie oni są trochę problematyczni w swoim działaniu. Ale no nic, mówi się trudno. Już to zaraz tutaj. Albo po prostu będę grać fair i nie będę korzystać z tego przejścia. Jakie tam było. Jest szybko. Jest źle. Tak. Trzeba akurat, kiedy nie chce tam skoczyć, no on musi skakać tam w taki sposób, kiedy akurat ja chciałbym tam skoczyć. No, że muszę udawać niedostępnego, tylko to będzie działać. Dobra. Hop. No. Dobra. Lewo. Punkt zapisu. Oczywiście specjalnie nie zginąłem, tylko się teleportowałem. To jest wiadome. Tutaj przeciwnik, którego nikt nie lubi, czyli topesz. Ponieważ jestem całkowicie randomowy i on tylko przeszkadza. Tego nie było, więc muszę iść na górę. Kolejne przejście, punkt zapisu. Kurwa. Z tego co widzę, jest już mniej osób na live. W sumie jest ich już sztuk 9. Nie dobra, no teraz jest sztuk 8. Jezu, nie chcę ginąć. Dobra, może. Okej. Okay. Pokonałem go. I voilà. Pan wskazał. Okej. No i punkt zapisu. Może kiedy bym, powiedzmy, zginął, bo raczej się tej grze nie ginę. Coś by się tam. Miałbym okazję wrócić. Tak jak na przykład w tej chwili. Dobra, muszę jeszcze raz to zrobić. Teraz hop, no ale jest wow. W sumie to nie spodziewałem się takich zlotów akcji po brukatej bomba. Hop, and prawie idę się nadział na to ostatnią piłkę. Teraz na lewo. Teraz na górę. Jakby co to powoli mi się ten. Czy ja się staram jakoś urozmaicić wam oglądanie tego live'a. Brawo ja. Staram się wam urozmaicić jakoś oglądanie tego live'a, ale na razie nie mam zbytnio pomysłu. W jaki sposób by to zrobić, więc jeżeli macie jakiś pomysł na jaki temat mógłbym teraz porozmawiać, to walcie śmiało. Bo ja akurat na różne tematy mogłem porozmawiać, a ta gra jest akurat taka świetna do ogrywania i rozmawiania ze swoimi widzami. Aha, wiedziałem, ej patrzcie, tutaj było no to przejście, takie, które no pozwalało na pewno się koncentrować. Oto. Ej, wiecie co, bo ja muszę swój laptop podłączyć do ładowania, bo mi to zaraz spadnie, a nie chciałbym, żeby mi padł, ponieważ dzięki temu widzę wasze komentarze, które oczywiście przychodzą w formie ogromnych lawin wiadomości na temat tego live'a. Okej, czas na moją ulubioną lokację z ulubionym soundtrackiem, czyli lokacja lodowa. To takie lodowe lokacje mają zawsze najlepszy soundtrack. I tu Olek twierdzi mnie w przekonaniu, że właśnie tak jest. Na dół i
na lewo. I jeszcze efekt wody na przy tej łagodnej muzyce. Miodzik. Okej, tutaj potrzebny nam jest ten kolejny klucz. Który akurat musimy zdobyć. Tu nie ma muzyki w ogóle. Gryp. Nie wiem czemu. Dobra, tak się tam nie dostanę. Więc może się dostanę w taki sposób. Byłoby o wiele lepiej. Albo może skoczę sobie tutaj na dół. Gdzie? Ło! No wiesz, ja pier... Dobra. Pędyk. Pędyk. No. Łagodnym głosem wszystko mówię, żeby nie było jakiegoś specjalnie nerwowo. No i bierzemy klucz numer 4. I przechodzimy dalej. Jeśli nie ma żadnych dźwięków, się zastanawiam, czy teraz powinienem iść. I to tak mówię całkowicie poważnie, ponieważ teraz czuję się trochę lekko zagubiony w tym, że... Tak, jestem tu. Może powinienem skoczyć na te platformy. Miałby sens w sumie. Dobra. Dobrze, co? Tak się nie da. Chociaż zaraz. A, może to się da. Brawo, ja. Po prostu nie widziałem tego. Sorry. Tak? Chcę przejść całą grę. Akurat nie jest ona jakoś specjalnie długa. Tylko po prostu niektóre momenty mogą być bardziej frustrujące. Jezu. Już mówiłem. Potrafią być bardziej frustrujące i mniej frustrujące momenty. Także. Ok, bardziej na lewo, bardziej na lewo, bardziej na lewo. O, i dalej. A tu. A, no i kolejny klucz, który już oznacza to, że jesteśmy po połowie gry. A to jest akurat dobry znak. Teraz czas na kolejną zagadkę, bo wyszłem było ostatnio. Nie było żadnej zagadki w tym, że więc udałoby się jakąś tutaj rozwiązać. Zobaczyć, czy uda mi się to zrobić w taki sposób, jaki mi kiedyś pokazywał Olek, ale to trochę wątpię. Wow. Co się? Okej. Okay. To był całkiem ciekawy glitch. Nie sądziłem, że się on pojawi. Jakby co, Olek, no to no, jeżeli to oglądasz, to ci to później pokażę, bo to jest akurat całkiem ciekawy bug, bo się z wyższym nie spotkałem. Bo jego nie powinno być jako tako. Ale się pojawi. Jeszcze raz. Nie mogę cofnąć się z tym. Okej, dobra. To jakby co, to ten. To później ci to pokażę. Bo jest to całkiem ciekawa rzecz, co się wydarzyło, bo właśnie ta jedna z tych bomb mnie wywaliła w powietrze praktycznie. Ja oglądam teraz 6 osób. Masakrycznie dużo. Ale pewnie podejrzewam. Tak, będąc dobrej myśli, że może właśnie teraz ta część, która oglądała, może teraz po prostu grać w tą grę, zamiast oglądać jak robię to ja. Dobra, przechodzimy to dalej. Kolejne bomble, kolejne bomble, kolejne bomble, kolejne bomble. A buble, buble, buble. Nie? W sumie to był nie najgorszy pomysł, który tutaj zrobiłem.
Dobra. Okej, okay, czasem chyba kolejną zagadkę robisz, no? Już mówiłem dawno, nigdy nie było. Nie wiem, z jakieś kilkadziesiąt planż temu była ostatnio. Nie, nie jest to może coś na poziomie antichambera, gdzie jak sam te zagadki robisz, to potrafiły robić niezłą tarzynkę z naszego mózgu, ale zawsze jest to jakiś efekt urozmaicający zabawę. Jesteśmy na dół. Oczywiście tutaj mamy niezbyt ciekawie wyglądającą platformę, ponieważ jest ona trochę... Dobra, z tego powodu, że staram się prowadzić ten materiał ze względu tak na dla osób, które powiedzmy nie mają ukończonych 18 lat, to po prostu wstrzymam się ze swoją opinią. Sami to sobie tam dokończę. Dobra, przechodzimy do kolejnego świata. Nie wiem, jak to nazwać. Jest taki bardziej, nie wiem, robotniczy świat. Nie wiem, ciężko jest mi to określić. To jeszcze po prostu zabiorę, ale oczywiście potem jak przejdę ten... No bo dobra, to teraz zabiorę. Ok, udało się. I zaraz zobaczymy kolejną mechanikę, czyli pewien węż, który sobie tutaj lata. No coś to do czasu i się pojawia w wyznaczonych przez siebie momentu. Jezu! Oczywiście jeszcze ani razu nie zginąłem. 8 osób. Okej, okay, udało się. Niech. Dobra, mamy to. Okej, okay, i mamy zapis. Dobra, jak to by przejść? Chyba mam pomysł. Ja nie jestem pewien jakości jego wykonania. Dobra, poczekamy tutaj na wężkę, który ma się pojawić. I wola, gramy dalej. Wezmę komentarz. U Emma Sierna, it's me, Ronaldo, Gosia. Aha, kolejny troll. Dobra, gramy dalej. Widzę, się nie z czym interesować, jeżeli chodzi o tego pola. Tam dalej przejść nie mogliśmy jak prostą lawą, więc musimy przejść tędy. Okej, okay, i teraz muszę wyjść. Dobra. I tu nagle kamień się pojawił znikąd. Czemu w to grasz? A nie wiem, bo takie było założenie live'a, no, że będę przychodzić na całe perpety Boba. I nie rozumiem specjalnie, dlaczego dałeś akurat grasz w takim nawiasie, ale dobra. Gramy dalej. Zdobyłeś się klucz numer 6. Czemu grasz w tę grę? Bo lubię. Muszę pokazać sobie. A tak, to cudzysłowie, Jezu. Zamyśliłem się, ok? Dobra. Zejdźmy na dół. I kolejna lokacja. Która zawiera dużo czerwonych kropek. Nie byłoby to ciekawie, gdybym wtedy zginął, bo wtedy byłoby niezbyt wesoły. Na dół.
Okej, okay, to będzie już trochę cięższe. Albo nie, nie będzie. Co ja gadam. To już będzie cięższe. Jezu. Aha, czyli że teraz muszę przejść ten cały etap. Wyśmienić. Okej. Okay. Szczerze myślałem, że to będzie akurat znacznie prostsze niż to, co zakładałem, ale jednak prostsze takowe nie jest. Ponieważ mamy ten czerwony tutaj działko, które trafi trochę na psuć krwi. Głównie ze względu na ciasne korytarze, jak i częstotliwość, z którą wydalane są kolejne śmiercionośne pociski. Okej, wiecie co? A tu na razie... ja to na razie ten. Zrobię krótką przerwę, ponieważ muszę podłączyć swojego laptopa do ładowania. Dajcie mi moment. Okej, mam ładowarkę. Udało się. Jestem już w jej posiadaniu. Czemu mam nie gadać? Daj prosty powód. Panie Bad Joker. O! Właśnie jest to, o czym wam mówiłem, czyli to co Olek prowadził. Właśnie ten pokaz tego, jak ten Bob sobie tutaj śpi. Dobra. Świetnie zginąłem. Dobra. Okej, okay, na dół. Teraz na lewo. I jeszcze bardziej na lewo. Dobra, teraz pytanie, jak to zrobić? Szybko. Może... Tak! Jezu, kurwa, nie? Szczerze, to jest akurat już ekran, przy którym mogę się zawiesić na dłużej. Wcześniej, nie powiem, przychodziłem tą grę z takim... Nie wiem, flow, jak to mówią na raperzy. Ale niestety... Ale niestety już powoli to flow tutaj gubię. Chociaż... Okej. Okay. Chyba mogę to szybciej przejść. Okej, okay, udało się. Hip hip hura. Teraz tylko pójdę do tego zapisu. Zaraz. Czy tam wygląda jak budy? To jest jakaś słaba porady z Premier Boya. Masz tu opcję mrocznego świata. Trochę dziwny jesteś ten Joker, ale już nie będę komentować. Dobra, teraz nie wiem, czy powiem iść na lewo, ale chyba nie powinien iść na lewo, bo tam nawet nie mam takiej opcji, bym mógł doskoczyć. Więc nie wiem, pójdę znowu tędy, gdzie już byłem. Prawdopodobnie odblokuje mi się jakaś ścieżka, której nie wiedziałem. W sumie teraz już mówię całkowicie poważnie, że nie wiedziałem, ponieważ akurat jeżeli chodzi o konstrukcję świata w perypetiach Boba, to jest ona tak ciekawie zrobiona, ponieważ jako tako często każe właśnie wracać do dużej. O! Czyli jeszcze powinien iść na prawo. To jest właśnie to, o czym mówiłem, o tej konstrukcji. Że jest ona bardzo ciekawie zrobiona. Czyli że jak już tutaj nie mogę iść na dół, to mogę iść na lewo. Czyli tam gdzie wcześniej iść nie mogłem. No dobrze, idę. Na zapis. Idziemy dalej. Wow, wow, wow. Masa teleporterów. Czy dałoby się iść na lewo? Dobra, bo widziałem komentarz
Siema, Happy Lunch, jak twój. Jak ja, twój wierny fan. Dziwne. Dźwięki chodzenia, skakania były kolejne, więc osobiście uważam, że nie jest to nic ciekawego. Jak strzelać z rakiety jakiejś podka w oceanie platformówek. Czym ta gra niby się różni od przeciętnej gry platformowej? Zrobiłbym taką w parę dni. Cóż, różni się tym, że akurat tą grę tworzył mój serdeczny przyjaciel Olek Olek 1000. Pojedynkę w języku C++. I z tego powodu, że mamy dzisiaj dzień premiery tej gry, postanowiłem, że tą grę akurat nagram, bo akurat wbrew pozorom całkiem sporo osób na tą grę czekało, aż wyjdzie. Więc postanowiłem, żebym z tej okazji, że mamy dzisiaj ten dzień premiery, żeby właśnie nagrać materiał z tego. Jak już przechodzę całą produkcję. Olka 1000. Jezu. Zginąłem. I o dziwo nie ma animacji tonięcia, która, nie powiem, była trochę creepy, ale już inny temat. Dobra. Okej, okay, trochę powietrza i gramy dalej. Spójrzmy czasem na jakieś inne komentarze. Jak strzelać? No, X-em. Dobra, nieprawda. Dobra, elo, siema. A ile to sporo? Tworzył tą grę przez 3 lata. I nie powiem, akurat jest to bardzo dobrze zrobiona gra platformówkowa. Nie mam do niej zbyt nic do zarzucenia. Od taka na rozum. Jezu. Dzisiaj mówi się na rozrzucenie. Zastanawiam, że Olek wziął się za robienie gier i się w tym rozwija, choć osobiście nie polecam czegoś w sensie. Ale akurat PDP-ty bo mi się podobają, więc. Więc ja mogłem polecić. W szczególności, że. Powiem wprost. Mi się akurat podoba sam fakt, jak świat w tej grze został no, skonstruowany pod. Ja pierdzielę. Pod względem rozgrywki, bo jako szanujący się fan platformówek. Mogę się powiedzieć, że jest to dobra gra. Tyle. Nie jest to ani przeciętniak, ani jakaś tania słabizna. Dobra gra, w której czuł się, że akurat ktoś włożył serce na wyprojektowanie. Co to za cheat? Jaki cheat? Bo nie wiem, o czym teraz mówisz. Panie Bad Joker. Może akurat tędy będzie i będzie lepiej. Chyba to ten tam. Chociaż? Nie wiem, tak? W sensie chyba ten kamień bambuje, ale mogę się mylić. Ej, bo ten kamień się już po całości zbagował. No i teraz na prawo. Nie trawię tych efektów graficznych. Okej, okay, rozumiem. Albo nieprzemyślany szczególnik. Co jest nie tak z tym dziwnym pomarańczowym czymś? Nie wiem, pyta się Olka. No, czyli w skrócie nic wartego uwagi, w sensie, no, jest zgrano, okej. Okay. Szybka jest spoko, tyle. Nie jest ani zła, nie jest ani jakoś genialna, jest po prostu dobrze zrobiona. I uznałem, że będzie akurat dobra jako live. Jezu. Cieszmy się z punktów zapisu. Teraz na prawo. Punkt zapisu. I szukamy kolejnego klucza z... Kurwa. 10. Kręci mnie ten budyń. Jaki budyń? O czym ty gadasz? O jakim budynie? Okej, okay, to było takie mocne. Tak, tak, tak. I tak. Teraz zobaczysz, czy to da się zrobić w taki sposób, jak ja myślę. Tak, da się zrobić. Czemu głaz nie przychodzi na inną lokację? To jest znacznie ułatwienie do zagrywki.
przed sobą celowy zabieg. Co się to tak przejść? Teraz to się uda. Okej, udało się. On to z górą powinien przejść. Dawaj. A nie, bo nie da jednak ten nie powinien przychodzić. Shit. Jeszcze raz. No, ej. Wcześniej to działało. Okej, działa. Okej. Na lewo. Akurat ta droga powrotna może być trochę cięższa. Ej, udało się. Ok, zapisz. No i kolejna mechanika. Nie rozumiem, Xavix, o czym ty mówił, bo akurat to jest normalna gra ze krwi i kości, którą można normalnie grać, więc nie wiem, czemu tak dziwnie nas zaznaczasz. Jezu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja wiem, że nie podoba mu się i tyle, ale to jest gra. Wszystkie nie rozumiem, kurde, jak stajemy w Minecraftcie. Okej, kolejna rotacja. Ja pierdol... Dawno to nie grałem. Okej, dalej. Czy mogę się na to? Mogę się na to. Znaczy, chodzi mi o ten argument, że bo z tego co widzę tutaj ten Xelix właśnie zaznaczał, że gra w tym w cudzysłowie czytano czasami z gwiazdką, jakby to nie miała być gra, tylko po prostu coś, co nie jest grywalne. A akurat jeżeli chodzi o tę grę, to fakt, pomimo niezbyt najlepszej oprawy graficznej, jest to grywalne. Więc dlatego mówię, no, że to jest gra. Która jest w pełni grywana, w której może normalnie przegrać. Co ostatnimi czasami jest dosyć rzadkie w grach innych, nie dziwię. Dziwi mnie to, no, że dalej jest tyle osób na live. Są jakieś kody? Są. Dzięki, też skrywane, ci się nie podoba. Bym się z tym kłócił. Bo z tego sam czytałem to. Chociaż nie wiem, Divinity to po prostu nie jest to mój rodzaj gry i tyle. Ale fakt, jest grą. Tylko, że akurat nie pode mnie.
Co nie oznacza, że jest grą słabą, no bo podejrzewam, że pewnie jest grą dobrą. Na lewo, tutaj. Na prawo. Znowu na lewo. Ty nawet kamery tej, że nie potrafisz obracać. Słuchaj, bo nie wiem, pierwszy raz tą grę widziałem na oczy, więc skąd miałem wiedzieć? Jezu, co już? Ciep! Aha, tutaj jest akurat już ósmy, przeliżę jeszcze dwa i będzie finał gry. Dobra. To mnie dziwi, że ogląda to aż 13 osób. Bo szczerze powiedziawszy, ja sam bym tego nie oglądał. Ale jak wam się to podoba, no to czemu by nie? Czemu mówisz, że gra jest ingerowana? Przecież stwierdza, że jednak jest. Ale zaraz, ale którą grę no, określiłem jako niegrywalną? Bo mówię... bo jeżeli chodzi o Divinity, no to w tym życiu no, pewnie się znowu przez przypadek wyniskło. Gdzie akurat Divinity jest grywalne, tylko że to po prostu nie jest mój rodzaj gry. A ten... jeżeli chodzi o Perypetie Boba, to jest to, wiesz, w pełni... Jest to znowu... nie... Ach, Jezu, znowu muszę tutaj wpaść. A jeżeli chodzi właśnie o ten, o tą grę Perpetia Olka, to też jest właśnie grywana produkcja, tylko jak mówiłem, to jest inny zupełnie gatunek, co prawda z nie najlepszą krewą graficzną, tylko że jestem w tym, że... Bo to jest mniej więcej tak jakby... Jakby... Kurde, nie wiem, bo to czy gra jest dobra, czy nie jest dobra, to nie zależy też... W dużej mierze no, od opinii, tylko też zazwyczaj zależy od połowicznej części. Czekaj, no i tyle. Mi się coś nie podoba, to argument, ale to jest gra, jest zbędny. Tylko, że zazwyczaj nie mam zbytnio... Rzesz kurwa! Ach, Jezu. Tylko, że akurat sęk w tym, że... no że akurat oprócz oprawy graficznej, to nie wiem, co by się tutaj tak zbytnio mogło by nie podobać. No dobra, może jeszcze soundtrack, ale to nie wiem, to już jest serio kwestia gustu. A ten. A jeżeli chodzi o same aspekty rozgrywki, to zostały one zrobione bardzo dobrze, czyli ten aspekt, który powinien być najważniejszy w grach. A, tylko że akurat ten jeden element został no, nieprzemyślany. Akurat ta jedna lokacja. Jeśli kogoś co uważasz za najlepsze RPG, jakie jest? Nie mogę powiedzieć, ponieważ nie interesuję się gatunkiem RPG. Jezu. Albo Moręczy Senpai, odpowiedz mi, co mam ci odpowiedzieć? A, to. Nie znam się na gatunkach gier RPG, więc się nie wypowiem, rany. Po co mam się wypowiadać w tematyce, o której nie mam zielonego pojęcia? Brzmiałbym na jak większość no, nauczycieli w szkole. Mogę tylko powiedzieć, no, że bardzo dobrze no, się bawiłem grając w Wiedźmina 3. A czy jestem najlepszym RPG-iem, to już sam nie wiem. Dobra. Okej, kolejny dialog. I tu akurat już chyba będzie boss, jak się nie mylę, który nie ma najlepszego wyglądu, ale jest dobrze skonstruowany w miarę, jak na platformówkę. Chociaż nie powiem, trochę dużo brakuje do bycia bossem pokroju tych z Cave Story, bo bossowie w Cave Story akurat byli cholernie ciężcy, w szczególności ci finali. Przy których po prostu prawie bym zniszczył swoją własną klawiaturę. Na razie nie czytam. Dobra, albo poczytam zaraz. Często gry się nie podobają, bo tak, nie powiem, że gra jest zła, bo na pewno nie byłaby. No to dla mnie dobra gra. Ale znasz chyba. Zaraz, poczytam po kolei, ale znasz chyba swoje zdanie, prawda? Zazwyczaj zasypiam. O. Pierdzący kwadratami falujący bałwan. Świetny pomysł na bossa. Ech.
To wygląda jak krzesło XZ pocisk. No, akurat powiem tak. To już jest, ten boss to jest całkowicie robota orka, więc... Ja tu wtedy no nic nie powiem więcej. Nie wierzę, że ta moja no, aktualna taktyka działa, bo nie powinna ona działać. Kurwa. Ech, dobra. No ale w sumie faktycznie wygląda jak krzesło. Mógłbym się z tym zgodzić. Albo mi się wydaje, albo... No faktycznie ten pasek jego życia się pogruził od jego własnych pocisków. No faktycznie się pogruził. Dobra. Kurwa mać. Gra jest dla mnie niewolencyjna, nie ma czegoś w samym głowie mnie zachęcić, jak granie pomimo braku zainteresowań do platformówek. No tak, no nie ma tu żadnych innowacji. To jest po prostu dobrze gra zrobiona na znanych już schemat. Nic więcej. Już mówiłem, nie jest jakaś specjalnie wybitna, tylko jest ok. Okej, udało się. Czekaj. Czemu bardzo pesymistycznie mówię? Ja będę przejść z tego dawno na tak. Dobra, jak widzieliście, no był wybuch bomby atomowej. Teraz mogę grać dalej. Zapis. I klucz 9, czyli przedostatni. I teraz... Aha, ten mogę wziąć na górę. I teraz idę po klucz ostatni, po czym będzie finalny boss. Nie wiem ile już, no z godzinę jakąś, już tak dalej zajęło. Na razie nie ma soundtracku, nie wiem czy to tak powinno być. Tylko ja się powiem, Czarek też mówi, że gra nie jest innowacyjna, ale powiem ci, że ostatnio jakoś... Nie wiem, no przestałem się, nie wiem, no ciekawić po prostu tymi grami, które mają sobie jakąś, nie wiem, innowację czy coś. Patrz, taki Doom. Doom akurat nie jest jakiś, nie wiem, innowacyjny. On po prostu robi to, co już było znane wcześniej, tylko że robi to bardzo dobrze. Nie wiem, jakoś po prostu ostatnio no, przestałem wymagać tego, no, żeby była innowacyjna. No po prostu... Też no, przestałem no, wymagać tego, no, żeby nie wiem, no, gra starała się udawać no, przede mną jakieś dziwne dzieło sztuki. Co ostatnimi czasy no, często spotykam w różnych produkcjach. Gra tworząc się na tak różną godzinę, góra dwie, pewnie jakiej nie znasz. Akurat grę znam. Więc co było w niej innowacyjne. Może, nie wiem. Ej, to tak powinno być? Albo to jest partyliłem, albo nie wiem, bo... Teraz chyba tego przejść nie mogę. Nie mogę tego przejść. Dobra, muszę pójść na górę.
No ja pójdę na dół. A, bo ja tego no nie powinienem zestrzelić. O. Bo ja tego no nie powinienem zestrzelić. Tych cegiełek, to właśnie odchodził w tej zagadce. Dobra. Dobra. Feeling strzelania, bardzo ważna rzecz. No akurat tak, feeling strzelania w Doomie był cholernie dobrze zrobiony. To muszę przyznać. Ale czy wiemy, czy feeling strzelania jest taką innowacyjną rzeczą? Soundtrack i bawienie się światłami, byleby gracz nie stawał pilota podczas ruchów. Akurat wydaje mi się, że światła są powodem różnych lokacji. Dużo jest FPS-ów, pytanie ile z nich jest dobrych. No. To jest akurat dobre pytanie, w szczególności, że ostatnie dobre FPS-y, to jest z tych takich lepszych, to są właśnie te z całej szkoły gier, czyli Paszek i taki Call of Duty pierwszy, czy Medal of Honor Alien Assault, czy jakoś tak. Dobra, tutaj akurat kolejna zagadka logiczna, która szczerze jest... przeze mnie zrobiona tak szybko. Nie, że przeze mnie zrobiona jest, co ja gadam, tylko jest ona według mnie tak zrobiona tylko na odwal. Czy feeling strzelania jest rzadko spotykany? Może, nie wiem, ale nie sądzę, żeby to było coś innowacyjnego. Fakt, Doom jest cholernie dobry, ale akurat, żeby miał jakieś większe innowacje, to bym wątpił. Na lewo. Mhm. Jeszcze raz na lewo. I kolejny element do zniszczenia. Ok, udało się. Punkt zapisu. Dobra, powinien być. Weź mi drugą grę z takim klimatem, muzyką i pierdolnięciem broni. No faktycznie. Mhm. Okej, okay, zgadzam się z tobą. Akurat Doom był na jednym z moich rodzaju. Chociaż, wróć. Bym mógł przytoczyć Devil Daggers, ale to nie jest to samo. Jest podobnie, ale to nie jest to samo. Teraz jesteśmy w drodze po ostatni klucz, który pozwoli nam na finalne starcie z bossem. O. Mhm, tak powinno być. Kiedy przejście się zbagowało. Nieładnie seks... nie wiesz o tym... A, wiem, że nieładnie i tak dalej, ale szczerze mam to tylko podwalone. No nie powiem już jak sobie chwilę popsułem na przykład, bo właściwie to jestem ciekaw ile ja razy tutaj zginąłem. Bo sam aż jestem ciekaw. Devil Daggers też jest na swój sposób innowacyjny. W sumie? Tak, bo nie pamiętam, żeby się pojawiła taka długa gra jak Devil Daggers. Znalazłeś klucz 10. Dobra, to już jest... To był, no właśnie, to już był ostatni klucz, wrócę na dół. Oczywiście tutaj dialogi perpetuowanie są najlepsze. Hop. I idziemy Silent Hilla do głównego bossa. Gdzie ja już idę na odwal na sam dół. Bo na samej lewej już znajduje wejście do bossa. Hop. Backtracking. Jeszcze wiesz co, to nie jest tyle co backtracking, tylko bo to jest akurat często spotykane w grach typu Metroidvania. Ok, kascenka. Czas na finalnego bossa.
Jakby sobie to ja już napomijam ten tą akurat senkę, ponieważ ponieważ akurat 7 się w tym coś gdzieś. Okej, okay, czas na finalną walkę, która jest się całkowicie różnie od reszty, ponieważ mamy tutaj coś na wzór, nie wiem. Shotena. No to jest nasz up, ale. Ale podobnie. Jezu. Padłem, świetnie. Czemu ten boss przypomina mi? Czemu mnie akurat? Ja pierdzielę, ej! Bo ja tak nie wyglądam, okej? Okay? Jezu. Czekaj. Czytam. A się, potem się biorąc taką patolę pokroiła Magikala lub Rafatusa. Skąd te czołki staty kosmiczne? Bo ja wiem. Dobra. Całe szczęście, no jak się wraca do bossa, no to nie ma. Jeszcze no to nie ma potrzeby, żeby dalej ten czytać dialogi, tylko po prostu no, od razu się wraca do gry. Okej. Jeszcze raz i zaspadł. Dobra, nie padł, no ale komu zadałem większe obrażenia, przez co jest w kolejnej fazie. Ja pies, dobra. Ile ta gra trwa? To jest już w sumie końcówka, a mi ta gra zajęła już z jakieś półtora godziny. Tak. W sumie z godziny. Nie wiem czemu, no, ale bardzo mi się podoba efekt nadoszowania. Okej, zaraz powinien dać. Za jakiś moment. Albo na ja szybciej padnę, nie wiem. Chciałbym dawać jakieś, nie wiem, emocjonujące wypowiedzi na temat tej walki, ale jakoś ciężko. I cokolwiek teraz wymyślić na pędzce. Od walka jak walka. Ogólnie ta walka trwa tyle, ile utwór za tyle. Czyli tak nie wiem, z 2 minuty. Okej, kolejna faza. Okej, zaraz powiem być. Koniec walki. No tak podejrzewam. No, pisz teraz. No, teraz. Wygrałem.
Szwefer. Ja pierdolę. Kamil, wiem, że YouTube to nie jest dobre miejsce, ale weźmiesz mi tę książkę w poniedziałek? Ja pierdolę. O, no. Genialne wyczucie czasu. Dobra. Okej, okay, finalna scena. To na co oczywiście każdy czekał. Wciąż lepsze niż na zakończenie Mass Effecta trójki. Ja go mam znajomych na Facebooku, tylko że teraz no, na Facebooku nie jestem, bo aktualnie live prowadziłem. Okej! Okay. Dobra. Przyszedłem. Pojawiłem się ja w napisach końcowych jako main support. Dobra. Takie strasznie smutne zakończenie. Dobra. Mogę pominąć napisy? Nie, nie mogę. Okej, okay, thank you for praying. Dobra, skończyłem ogrywać Perypetie Boba. Gra, która powstawała za jakieś 3 lata. Nie. Godzina skakania po klatkę, strzelanie do krzesła, znaleziono jeszcze zielony świat. Jakie pół godziny grania? To była z godzina grania. Jeszcze... Bo ja już tu grę zamknęłam, że na pamięć, dobra. Zacznij grę i wyjdź. Dobra, przeszliśmy to. Wola. Tyle. No, to były właśnie perypety Boba. I zaraz tylko wstawię tutaj bardzo przygotowany ekranu. Przy okazji dobrze byłoby. Zaraz pytanie, bo to jest ten właściwy obraz? Nie, ten to nie jest właściwy obraz. Albo może to jest właściwy obraz? Przygotowanie ekranu. Nie, to nie to. Przygotowanie ekranu. Przygotowanie ekranu numer 1. A, to będą przygotowanie ekranu numer 2. Ja powinien o tak zmniejszyć i dać o taki sposób. Dobra. Przy okazji, tak z ciekawości sprawdzę, ile było wyświetleń w trakcie tego. Chuj tam przynajmniej skończy. Czarek, ale to nie jest moja gra. Już mówiłem, to jest gra Olka. No, jak już mówiłem, trochę osób tutaj czekało. No, także ten. A, dobra, okej. Okay. Nie, spoko, po prostu trochę się pogubiłem. No dobra, to ten. To były całe perypetie Boba. Cała gra. No z tego patrzmy na po komentarzach. Może zamówię sobie dodatkową wreszcie na szczęście przykry moment. Jak wrócę, to pogrywam ile masz czas, będę zagrać, perypetie Boba. O kurwa, gratuluję w końcu, dobra robota. No kurreszcie, gratki. No. Tak. No ja już skończyłem. Dobra. To było tyle z tego live'a. Jakby co, może się tutaj to pobrać. A jak nie, to mówi się trudno. Tutaj się odliczenie skończyło. Ja się z wami żegnam.